Obserwuję tę miejscowość, odkąd się zmienia. Zmienia się oczywiście na lepsze, ale bez koncepcji, o czym świadczy budynek za nami, postawiony wbrew wszelkim zasadom architektonicznym. Coś, co mogłoby być tutaj takim miejscem, które by mogło nas tutaj jakoś przyciągać, to takiego miejsca nie mamy w Staliwudzie, prawda? Ani kawiarni takiej, która powinna tu być, w tym miejscu, w centrum. I mamy ładny park, ale czegoś tu brakuje, żeby chcieli ludzie tutaj być po prostu. On jest zimny, brakuje mu pewnego klimatu. Chybiona inwestycja to na przykład droga rowerowa do Plusek, nieskończona, z miejscami, gdzie można po prostu się zabić. Tak? To pokazuje, jak gospodarzymy. Nie samorządnie, tylko akcyjnie. No i ta akcyjność przed wyborami wychodzi nam bardzo często na złe. W związku z tym, że w naszej wsi i niewątpliwie gminie jest to problem ogólnopolski, jest bardzo dużo starszych osób, a tym ludziom potrzebna by była i rehabilitacja, i wspólne obcowanie, to czas jest po temu sposobny, bo prawdopodobnie są i środki rządowe na to, żeby istniały takie miejsca jak izba czy dom dziennego pobytu. Owszem, słyszałem, że w Rybakach coś takiego jest, ale to są kilometry, które trzeba przejechać. Wspaniale. Czy to tam powinno to funkcjonować? Natomiast znam dużo moich sąsiadek, które no, jakoś z tych rybak nie korzystają. Więc może trzeba tutaj skuteczniej o tym pomyśleć, wykorzystać pielęgniarki, które są na emeryturze, może pewnie takich wolontariuszy, lekarzy, gdzie niekoniecznie trzeba zaraz duże pieniądze, bo raczej chodzi o tych ludzi, którzy zrobią coś chętnie, no i z przyjaźnią podejdą do tych osób starszych. Do tego trzeba mieć po prostu powołanie. Miał Pan opisać Staliwudę w dwóch, trzech słowach, to jakich słów by Pan użył? Brak zintegrowanej społeczności, raz. Tak. Dwa, życie na marginesie ludzi, którzy tutaj mieszkają od pokoleń, licząc od lat przedwojennych, a nie powojennych. Tak. No i trzy, ogromne perspektywy niewykorzystane kompletnie. Tak. Dziękuję. To tyle.